Tyle Marek Zieńczuk. Popatrzmy na najciekawsze fragmenty tej pierwszej części meczu. Świetne zagranie Jankowskiego do Olszara. Olszar strzela, no ale tak jak mówiliśmy, no nie miał już za bardzo z czego uderzyć. Tak, nie miał z czego uderzyć, ale to była ta pierwsza ładna prostopada piłka Jankowskiego. Nie ostatnia, popatrzmy, tak. No to będzie. I tu była może jeszcze lepsza sytuacja, dokładnie. Też za plecy obrońców prostopadła piłka. Tutaj Wojtek troszeczkę mógł zdecydowanie dalej pobiec tą piłką. Tu nie było miejsca praktycznie, gdzie tą piłkę zmieścić między nogami czy pod brzuchem Małkowskiego. Dobra interwencja. Tak reagował trener Waldemar Fornalik. Ale Lechia miała też swoje okazje, dośrodkowanie do Sazankowa. To była najlepsza sytuacja, jak najbardziej Lechi Gdańsk. Kapitalne Traore dorzucił tutaj, ale tu widzieliśmy, Sazankow nie za dobrze się zachował. Jeszcze jedna akcja Lechi. Jest Sazankow, decyduje się od razu na uderzenie, ale radzi sobie z tym Matko Berdicz. No tak, no praktycznie decyzja bardzo dobra, wykonanie nie za dobre. I jeszcze uderzenie Grzyba. Tak, dobra, można powiedzieć, nie do końca interwencja tutaj Małkowskiego, ale tu miał szczęście akurat bramkarz, że... Jeszcze akcja Macieja Jankowskiego, też ciekawa, minięcie Bąka, no, ale nie zakończyło. Dobra prostopada, oczywiście tutaj piłkę widzimy do Szyndrowskiego, zabranie się z tą piłką tutaj Jankowskiego w stronę bramki. Pomysł jak najbardziej dobry. Tego ostatniego momentu tylko, no a to właśnie akcja strzał Biwala. Biwala, tak, dobre dogranie tutaj Łukasza Surmy. No, dużo nie brakowało, aczkolwiek bramkarz Perdicz na pewno by tą piłkę złapał. Mi się wydawało, że kontrolował to, co się dzieje. Kolejna akcja drużyny Lechi. Tym razem zejście na prawą stronę Sazankowa. No, ale... Tak, ładna, dynamiczna akcja. Jedna z nielicznych, można powiedzieć. Tutaj te wykonanie było fatalne. Aczkolwiek pomysł był nawet niezły, ale ciężko jest w pełnym biegu delikatnie tą piłkę tak dziubnąć nad bramkarzem.